Agnieszka Chylińska ostatnio stała się centrum uwagi mediów, ale nie z powodu jej sukcesów muzycznych. Plotki krążyły na temat jej relacji z menedżerką, Joanną Ziendalską, oraz o byłym mężu, który postanowił się odezwać po latach. W międzyczasie Chylińska zdecydowała się na nowy tatuaż na twarzy i prowadzi nową audycję radiową. Joanna Ziendalska, Komosińska to nie tylko menadżerka Chylińskiej, ale także jej bliska przyjaciółka. Po zdjęciu, na którym obie panie trzymają się za ręce, pojawiło się wiele spekulacji na temat ich relacji. Media nie ustają w domysłach, mimo że Joanna sama stanowczo zaprzeczyła plotkom na Facebooku. Kolejnym tematem do dyskusji w mediach była informacja o rzekomym wyjeździe Joanny do Francji. Plotki głosiły, że Chylińska nie może sobie wyobrazić życia bez swojej przyjaciółki. Oprócz tego wszystkiego Chylińska postanowiła dodać nowy tatuaż na swojej twarzy, co również stało się tematem dyskusji. W międzyczasie rozpoczęła pracę w radiu, co z pewnością doda nowy wymiar do jej kariery. Były mąż Chylińskiej również postanowił podzielić się swoją wersją ich historii, co z pewnością przyczyniło się do zwiększenia medialnego zainteresowania wokalistką. Agnieszka Chylińska, znana z charakterystycznego podejścia do życia i swojego bezpośredniego charakteru, w swoim nowym programie radiowym w RMF FM postanowiła rozwiać plotki dotyczące jej relacji z menedżerką, Joanną Ziendalską. Artystka podkreśliła, że sukces jej najnowszej płyty Never Ending Story zawdzięcza nie tylko swojemu talentowi, ale też osobom, które ją wspierają, muzykom i przede wszystkim Joannie. Agnieszka zdecydowanie odniosła się do plotek krążących w mediach, wyjaśniając, że jej bliska relacja z menedżerką nie ma charakteru romantycznego, co sugerowały niektóre media. Chylińska podkreśliła, że Joanna to fantastyczna kobieta, ale zarówno ona, jak i Chylińska, mają swoje życie uczuciowe oddzielnie. Joasia spędza czas z mężczyznami, podczas gdy Agnieszka jest szczęśliwie zaangażowana w związek ze swoim mężem. Wygląda na to, że wokalistka chce raz na zawsze zamknąć ten rozdział plotek i kontrowersji wokół jej życia prywatnego. Jednak znając media plotkarskie i ich zamiłowanie do spekulacji, można przypuszczać, że temat jeszcze nie raz wróci. Ale dzięki tej audycji, słuchacze i fani artystki dostali jasny przekaz o tym, jak wyglądają faktyczne relacje między nią a jej menedżerką. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.